Przystępujemy do następnego pytania. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Elżbieta Duda i Mariusz Trepka z Prawa i Sprawiedliwości pytają w sprawie mobilnych aplikacji dla osób poszukujących pracy. Jako pierwsze zadaje pytanie pani poseł Lidia Burzyńska. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat wprowadza instrumenty mające na celu bardzo ważną rzecz dla społeczeństwa, mianowicie niwelowanie stopy bezrobocia. Sukcesywne podnoszenie płacy minimalnej, realizowanie programów społecznych i aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i wykluczonych przynoszą wymierne skutki. Przepraszam. W postaci spadku bezrobocia. Bardzo wiele osób decyduje się również na powrót do ojczyzny, co jest bardzo miłe, po okresie emigracji zarobkowej. Dla przykładu, do września 2019 roku przekazano prawie 13 miliardów złotych wsparcia w ramach aktywnych programów rynku pracy dla ponad 1,5 miliona osób. Począwszy od marca bieżącego roku, poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce systematycznie spadał. Według wstępnych danych w końcu września 2021 w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tysięcy osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca sierpnia bieżącego roku liczba ta zmniejszyła się o prawie 25 tysięcy osób, czyli ponad 2,5%. To oznacza, że tempo spadku było niemal dwukrotnie silniejsze niż miesiąc wcześniej. Szanowny Panie Ministrze, moje pytanie jest następujące. Jak dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego przedstawiały się w poszczególnych województwach ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego i jak zmieniła się liczba bezrobotnych wymienionych wyżej województwach, porównując stan z sierpnia bieżącego roku w odniesieniu do września bieżącego roku? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pan Stanisław Szwed. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za te pytania. Bardzo ważny temat związany z sytuacją na rynku pracy. Pani poseł wspomniała też o wsparciu, jakie udzielaliśmy w ramach urzędów pracy dla sektora, dla przedsiębiorców, dla pracowników. W tym okresie bardzo trudnym pandemii warto te liczby przypomnieć, bo przecież to było wsparcie zarówno przez wojewódzkie urzędy pracy, środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i to praktycznie kwota ponad 16 miliardów złotych. Wczoraj w debacie też o tym mówiliśmy, ale jeszcze też warto przypomnieć, że przez powiatowe urzędy pracy ponad 35 miliardów złotych zostało skierowane dla przedsiębiorców, to zarówno w formie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, ale też dużych firm, czyli to wsparcie ponad 50-miliardowe, które trafiło poprzez urzędy pracy do przedsiębiorców, no wpłynęło na to, że dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy dobrą sytuację na rynku pracy, a w niektórych miejscach nawet bardzo dobrą, bo bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Także te działania, które podejmowaliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, bo oczywiście cała pomoc jest ponad 220 miliardów złotych, mamy też środki, które przekazywaliśmy z tarczy finansowej, spowodowało, że to, co zakładaliśmy sobie w momencie rozpoczęcia pandemii, że najważniejszym elementem jest ochrona miejsc pracy. Myślę, że dzisiaj możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to nam się udało, że ochroniliśmy miejsca pracy. Stąd też poziom bezrobocia jest niski. Tak jak pani poseł już też mówiła, na koniec września 5,6%. Jeżeli byśmy to zderzyli ze skalą z Eurostatem, który trochę inaczej bada statystyki, to jesteśmy na poziomie 3,4%. Praktycznie w trzecim, czwartym miejscu w Europie o najniższej stopie bezrobocia, a był też taki moment, gdzie mieliśmy najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. I myślę, że jeżeli byśmy to porównali do tych danych, to
tak jak już powiedziałem, możemy tutaj śmiało powiedzieć, że te działania, które podjęliśmy, ochroniły miejsca pracy. W liczbach bezwzględnych to jest 935 tysięcy bezrobotnych i ta liczba w stosunku choćby do sierpnia zmniejszyła się o ponad 26 tysięcy osób. W tej grupie oczywiście są osoby, które wykazują się aktywnością, ale są też osoby, które są bierne, ale są rejestrowane w urzędach pracy. Jeśli chodzi o kwestie związane z poszczególnymi województwami, o które pani poseł pytała, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to tutaj mamy bezrobotnych na poziomie 63 tysięcy. Też spadek o prawie 3% w stosunku do miesiąca sierpnia, a jeżeli byśmy to rozłożyli w perspektywie rocznej, to jest spadek o 10% w stosunku do poprzedniego okresu 10-miesięcznego. I stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim 7,9%, czyli trochę wyższa niż średnia krajowa, ale też niższa w stosunku do sierpnia, ale też i niższa do danych z końca września 2020 roku. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, tu sytuacja jest też podobna, podobny poziom liczby bezrobotnych 63 800 osób. Stopa bezrobocia niższa, ona się kształtuje na poziomie 5,9% i też spadek, jeśli chodzi o miesiąc sierpień. W porównaniu do września ubiegłego roku też spadek o 0,3%. I myślę, że to jest też jedno z lepszych danych, o których mówimy. Jeśli mówimy o województwie śląskim, z którego pani poseł pochodzi, to oczywiście tutaj po województwie wielkopolskim to jest województwo, gdzie jest najniższa stopa bezrobocia. Ona wynosi 4,5%, czyli w skali całego kraju mamy najniższą stopę bezrobocia w województwie wielkopolskim, a drugie województwo to jest województwo śląskie. Mamy po tej jakby drugiej stronie województwo warmińsko-mazurskie, gdzie zawsze stopa bezrobocia jest najwyższa, ale też nie jest dwucyfrowa, czyli też tutaj mamy myślę, dobre informacje również dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bo tam też jest tych bezrobotnych mniej. Ale wracając do województwa śląskiego, 83 tysiące bezrobotnych, spadek o 3,2% w stosunku do ubiegłego miesiąca, a w stosunku rocznym do ubiegłego roku prawie 7%. Te dane pokazują, że no jesteśmy tutaj w czołówce, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia. Tak jak już powiedziałem, według Eurostatu 3,4%. Jakbyśmy to zderzyli ze średnią w Unii Europejskiej, to jest 6,8%, a w strefie euro jeszcze wyższy poziom bezrobocia. Także te działania, które podjęliśmy, myślę, pokazują, że jest to działanie, które nam pozwoliło nam ochronić miejsca pracy i jak już tu wspomniałem, ponad 8 milionów miejsc pracy ochronione poprzez urzędy pracy, ponad 35 miliardów złotych i wojewódzkie urzędy pracy z funduszu gwarantowanych świadczeń pracy 16 miliardów złotych. Może jeszcze krótka informacja w tych trzech województwach, jakie wsparcie dla województwa kujawsko-pomorskiego, ponad 1,6 mld złotych, ponad 350 tysięcy miejsc pracy objęte było tym wsparciem, w województwie łódzkim kwota 2,1 mld, też prawie 482 tysiące i w województwie śląskim 4,7 mld złotych, ponad 1,1 mln miejsc pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Joanna Borowiak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie marszałku, panie ministrze, wysoki Sejmie. Dziękuję bardzo panu ministrowi za udzielenie wyczerpującej informacji na temat działań podjętych przez rząd w zakresie ochrony miejsc pracy, szczególnie w sytuacji pandemii, która nas dotknęła. Chciałabym zapytać panie ministrze o aplikację mobilną, bezpłatną aplikację mobilną przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla osób poszukujących pracy. W jakim terminie możliwe jest wdrożenie tej aplikacji
i na jakie efekty jest obliczone jej przygotowanie dla osób poszukujących pracy? Bardzo dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pan minister Stanisław Szwed. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję też za to pytanie, bo tak, aplikacja mobilna e-praca, ona jest uruchomiona. Myśmy ją uruchomili w październiku. Ona nabiera, powiedziałbym, tempa i to jest bardzo dobre działanie, bo mamy też przez tę aplikację możliwość pozyskiwania ofert pracy i mamy centralną bazę ofert pracy, która funkcjonuje i ona już jest w tej chwili dostępna dla ponad 70 tysięcy wolnych miejsc pracy. Można tutaj też z danych, które mamy codziennie, centralną bazę ofert pracy odwiedza 80 tysięcy użytkowników, czyli rocznie możemy tutaj przeliczyć, to będzie 7 milionów odwiedzających. Czyli ta aplikacja w zdecydowany sposób pomoże pracodawcom w poszukiwaniu osób, które szukają pracy i odwrotnie, pracownikom, którzy potrzebują i szukają pracy, jest ta oferta wolnych miejsc pracy. 52% urzędników korzysta z centralnej bazy ofert pracy na smartfonach, 45% na komputerach stacjonarnych, 3% na tabletach. To też się będzie zmieniać. I też, co jest ważne tej aplikacji, że to nie tylko dostęp do centralnej bazy ofert pracy, ale też nowe powiadomienia o nowych ofertach, czy to szkoleniowych, czy to ofertach, gdzie są targi się odbywają, czy kwestia związana z różnymi działaniami, które podejmują urzędy pracy, które można bardzo szybko poprzez aplikację otrzymać i uzyskać. Myślę, że jest to już tak, pokazujemy, jak w tym zakresie dotyczące e-aplikacji idziemy do przodu, bo mamy przecież bardzo dobrą aplikację M-Obywatel, teraz jest e-Praca. Możemy tutaj też w tym czasie pandemii, jak bardzo dobrze zadziałało nam e-recepta, e-skierowania, to wszystkie e-zwolnienia, to wszystkie te działania, które podejmowaliśmy w ramach rządu, pozwalają nam, że jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o wdrażanie Polski cyfrowej, która jest niesłychanie istotna dla naszych mieszkańców i dla tego, co jest potrzebne w bieżącej działalności. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze.